Jaka jest przyszłość? No myślę, że warto zobaczyć, co robią Chińczycy. Chińczycy testują na przykład pieniądz cyfrowy z datą ważności. Czyli co, panie redaktorze, dostanie pan pieniążki za jakiś czas z datą ważności. I jak pan ich nie wyda do jakiegoś okresu, albo pan będzie niegrzeczny, to te pieniążki się znikną. Tak? Kolejne państwa na świecie wprowadzają bezgotówkowy obrót, rezygnują po prostu z gotówki. W niektórych państwach już wprowadzono limity, do których gotówką można płacić. Czy taki scenariusz, no właśnie, jeżeli możemy tak powiedzieć, czy taki scenariusz grozi Polsce, to o tym dzisiaj porozmawiamy. Plusy, minusy obrotu cyfrowego, czy lepszy obrót cyfrowym pieniądzem, czy lepszy obrót gotówką, o tym dzisiaj porozmawiamy. No i już od razu teraz zachęcam was, drodzy widzowie, żebyście wzięli udział również w tej dyskusji. Możecie zostawić komentarze pod tym filmem. Dziś do studia zaprosiłem dwoje ekspertów z tej dziedziny. Zdalnie jest z nami pani Monika Ledzion, ekspert finansowy i ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii w biznesie. Dzień dobry. Witam serdecznie. A w studiu Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry. Drodzy państwo, tak naprawdę na świecie to Szwecja jest uważana za państwo, które najszybciej odchodzi od gotówki. Prawdopodobnie do roku 2030 wszystkie transakcje w Szwecji będą przeprowadzone w sposób bezgotówkowy. W Polsce też ta dyskusja cały czas odżywa na nowo, to znaczy jesteśmy przygotowywani być może do tego, żeby rezygnować z gotówki. No i pytanie, czy rzeczywiście taki scenariusz jest realny. Pani Moniko, czy to, że my będziemy odchodzili od gotówki, to jest bardziej niż pewne? Znaczy to, że my odchodzimy od gotówki, to jest już proces, który się zaczął jakiś czas temu. To nie jest tak, że mamy go, jakby że on się realizujemy, że on się dopiero zaczął. On jest już realizowany od momentu, kiedy tak naprawdę zaczęła pojawiać się, pojawiły się pewne nowe elementy, które mogłyby jakby zastąpić tą gotówkę. Dawien dawna gotówkę zastępowało złoto albo różne inne towary, które można było z powodzeniem kupić za gotówkę, a później nimi się wymieniać. I to już najstarsi, że tak powiem, górale pamiętają. Natomiast no, wraz z rozwojem technologii również pojawiły się nowe obszary, które tak naprawdę tą gotówkę wypierają, bo posiadanie gotówki, szczególnie w takich czasach, kiedy tak jak teraz mamy inflację, no nie sprzyja jednak temu, żeby ją trzymać chociażby w domu, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również z takich względów, że ona po prostu traci wartość i gdyby na przykład ten ekwiwalent gotówki zastąpić, nie wiem, chociażby zakupem złota, no to wiadomo, że ten poziom, w który inwestujemy, czyli złoto, na pewno nie straci, a może przynieść nam dodatkowe korzyści. Mhm. Dlatego rozwój technologii to jest jeden element, który absolutnie sprzyja temu, że płatności gotówkowe będą się jakby zmniejszały i to widać po takich krajach chociażby jak Szwecja, gdzie tam 9% tak naprawdę obywateli używa jeszcze gotówki. Dla porównania w Polsce jest ich 80%. Wszystko jeszcze przed nami, ale myślę, że technologia jakkolwiek w przyszłości, płatności mobilne, płatności online, sklepy, które są przenoszone do internetu, internet, który no jakby staje się coraz bardziej wszechobecny, powoduje, że tej gotówki w obiegu będzie fizycznie mniej. No właśnie, tutaj z danych przeprowadzonych przez Fundację Polska Bezgotówkowa wynika, że już 57% płatności stacjonarnych w Polsce odbywa się w sposób bezgotówkowy. Mimo, że pani też mówi, że 80% osób korzysta z gotówki, zgadza się, ale jednak rośnie ta akceptacja dla płatności kartą, płatności telefonem, ewentualnie przelewami. To też zmienia się wraz tak naprawdę z rozwojem społeczeństwa, czyli jakby te grupy społeczne, które używają gotówki, no to powiedzmy są 35+, ale trudno sobie wyobrazić młodzież, która tak naprawdę biega w tej chwili z gotówką, nie tylko ze względu bezpieczeństwa, ale głównie dlatego, że oni się posługują telefonem i to jest ich jakby taki naturalny portfel, gdzie trzymają swoje, że tak powiem, zasoby finansowe, ale też korzystają z informacji, płacą rachunki, posługują się nimi w sklepach, więc to jest absolutnie dla nich naturalny sposób płatności i myślę, że gotówką, którą my kiedyś obracaliśmy jako społeczeństwo, no oni już sobie nie wyobrażają takich.
Czyli dopytam się, to pani zdaniem mamy sytuację, w której tak naprawdę gotówki nie będzie trzeba narzucać odgórnie przez powiedzmy różnego rodzaju, przepraszam, obrotu cyfrowego nie będzie trzeba narzucać odgórnie przez różnego rodzaju ustawy, tylko po prostu to nastąpi w miarę zastępowalności pokoleń, tak? Nowe pokolenie po prostu będzie płaciło bezgotówkowo i wtedy od gotówki odejdziemy. Tak, to jest związane z rozwojem technologii, ale również postępem cywilizacyjnym. Jakby ten obrót gotówki nie jest tak naprawdę w obrocie takim naturalnym, chociażby, nie wiem, konwoje, ochrona, bezpieczeństwo i tak dalej, najtańszy. A wręcz powiedziałabym, że koszty obsługi gotówkowej w Polsce są ogromne. Zarówno ponoszą je klienci, instytucje, które zarządzają tymi, ale też osoby, które to jakby obsługują, Narodowy Bank Polski, który na tą gotówkę deponuje. Natomiast siłą rzeczy portfele chociażby mobilne czy karty kredytowe, które do tej pory były takim naturalnym zastępującym płatności gotówkowe, no ilość kart w obiegu od 2025 roku też się będzie zmniejszała, więc udział płatności mobilnych, technologie, które mamy obecnie dostępne, powodują, że no jakby ten obrót gotówkowy, nowe pokolenia, które no zdecydowanie częściej korzystają z telefonu komórkowego i to jest ich nie tylko coś, czym się wyróżniają, ale przede wszystkim narzędzie pracy i narzędzie jakby komunikacji z innymi osobami, no staje się takim powszechnym urządzeniem do tego, że również tam trzymamy pieniądze. Koniec z gotówką, to pytanie do pana prezesa. Jest nieunikniony? Myślę, że nie. No tak kiedyś wróżono, że koniec będzie z książkami papierowymi. Tak się nie stało. Jak mówił nasz Stanisław Lem, każda technologia ma swoją ciemną stronę, z góry nieprzewidywalną. I myślę, że obywatele wcześniej czy później połapią się, już się łapią, że obrót bezgotówkowy ma mnóstwo ciemnych stron. Oczywiście druga strona mówi, że to jest proces naturalny. Lobby bezgotówkowe, duże korporacje, bankowcy, big tech mówi, że to jest proces naturalny, natomiast oczywiście, że to nie jest proces naturalny, tylko proces, który jest sterowany przez właśnie lobby bezgotówkowe. O tym mówił na przykład, możecie Państwo sobie przeczytać, Brad Scott, to jest jeden z największych specjalistów, jeśli chodzi o właśnie analizę kwestii gotówki, bezgotówki, obrotu bezgotówkowego. Ostatnio w Tygodniku Spraw Obywatelskich robiliśmy z nim duży wywiad, to jest autor książki Cloud Money, Wojna o nasze portfele. I on pokazuje, w jaki sposób właśnie lobby bezgotówkowe działa na rzecz tego, żeby gotówkę eliminować. Zresztą w Polsce też to obserwujemy. My w zeszłym roku pierwszy raz zorganizowaliśmy Dzień Płacenia Gotówką. Natomiast od wielu lat w Polsce Fundacja Polska Bezgotówkowa organizuje tydzień płatności bezgotówkowych, są różnego rodzaju akcje edukacyjne. Druga strona ma po prostu mnóstwo pieniędzy, właśnie związanych z tym, że na przykład płacimy kartami i od każdej karty korporacje typu Mastercard czy Visa po prostu pobierają po prostu prowizję. Później finansują różnego rodzaju programy edukacyjne, rzecznicze, lobbying w kierunku tego, żeby eliminować gotówkę. Natomiast gotówka ma wiele zalet, tak? Te ciemne strony, o których wspomniałem przy okazji cytowania Lema, to przede wszystkim kwestia kontroli i inwigilacji. No to przecież chyba dla każdego z nas jest oczywiste, że jeżeli obracamy, nie mamy gotówki przy sobą, obracamy tylko bezgotówkowy, w obrocie bezgotówkowym funkcjonujemy, to po prostu i banki, i duże korporacje technologiczne, i rząd, i skarbówka, i tak dalej, jakby mogą nas kontrolować. Ale z drugiej strony, panie prezesie, mamy sytuację, w której płacąc gotówką często wchodzimy w szarą strefę. To znaczy bardzo często jest tak, że no, przykład z życia chociażby, przychodzi hydraulik i mówi, naprawił kran, prawda, i mówi to co, na fakturę czy się dogadamy? Dogadamy się, to jasne, że płacimy z ręki do ręki gotówką, wtedy jakby podatek nie jest odprowadzany.
I wchodzimy w sytuację, w której tak naprawdę część osób nie płaci należnych podatków i te podatki, no nie wiem, w jakiejś części muszę pokrywać ja też z własnej kieszeni, bo państwo musi mieć jakieś dochody z podatków, prawda? Oczywiście, że tak. Ja jestem akurat państwowcem, uważam, że silne państwo jest wartością i warto o nie dbać. Natomiast silne państwo nie powinno wylewać dziecka z kąpielą, to znaczy przy walce z szarą strefą nie powinniśmy eliminować gotówki. Ja chciałbym też zaznaczyć, że to nie chodzi o to, że jestem przeciwny używaniu kart, tak? Nawet jak to moja żona powiedziała, płaćcie sobie państwo nawet tęczówką oka, jak w Chinach, natomiast dajcie wybór tym osobom, które nie chcą płacić tęczówką oka, tylko chcą po prostu płacić gotówką, bo chcą być po prostu niezależni i nie być poddawanych pod kontroli. Tak? Ta szara strefa oczywiście to jest bardzo ważna kwestia. My też o niej mówimy, że to, co ostatnio, czy przez wiele lat ostatnich rząd robi z eliminacją szarej strefy, to tylko moim zdaniem wymaga uznania i docenienia, ale jednocześnie, jeżeli ten sam rząd chce wprowadzić 20 tysięcy złotych limitu na płatności dla konsumentów w ramach ustawy, uwaga, projektu ustawy, znaczy nie projektu, no tak, zmian w projekcie ustawy o prawach konsumenta, no to to jest jakaś kpina, tak, że my za chwilę obudzimy się w świecie, gdzie będziemy mogli płacić gotówką tylko w wysokości do 20 tysięcy, później do 10 tysięcy, później do 5 tysięcy i na czym się to skończy. Bo praktyka, jeśli chodzi o wymianę i płacenie między firmami, jest taka, że w 2016 roku limit płatności był 15 tysięcy euro i został zmieniony na 15 tysięcy złotych. A teraz został zmieniony na 8 tysięcy złotych. Oj, nie wiem, czy to weszło. Wydaje mi się, że chyba to zostało zablokowane. I ale rzeczywiście 15 tysięcy złotych cały czas jest między przedsiębiorcami, jeżeli dokonuje się transakcji. Tak, dokładnie tak. Więc po prostu kraje Europy Zachodniej pokazują, że te limity jak już są wprowadzane, no to rządy razem właśnie z lobby bankowym, lobby korporacyjnym dąży do tego, żeby te limity obniżać. Więc nie liczmy na to, że to są jakieś niewielkie zmiany. Moim zdaniem po prostu powinniśmy stawiać opór i dawać ludziom wybór, tak? Wybór. Jeżeli ktoś chce płacić tęczówką oka i kartą, to niech sobie ją płaci, tak? Natomiast ja chcę płacić gotówką. 80% obywateli w Polsce używa gotówki, 10% nie ma konta w banku, 10% obywatelom 10% odmówiono przyjęcia gotówki, to są dane Narodowego Banku Polskiego, więc... Tylko tak, tylko jeżeli ludzie, tak jak powiedziała pani Monika, prawda, jeżeli ludzie będą chcieli płacić cyfrowo, masowo, to pojawia się pytanie, dlaczego, po co utrzymałeś tę gotówkę? Dlaczego utrzymałeś tę gotówkę, skoro jej utrzymywanie też generuje koszty? To jeśli chodzi o koszty, to ja warto spojrzeć na to, co się dzieje za wschodnią granicą i na kwestię ataków na infrastrukturę krytyczną. No przecież biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie infrastruktura krytyczna była atakowana, chociażby w Estonii. Teraz na Ukrainie to jest notoryczne. Brak prądu. W jaki sposób zwolennicy obrotu bezgotówkowego zapewnią to, że po prostu ten prąd zawsze będzie, tak? Że te karty zawsze będą działały. No to jest po prostu wizja, nie wiem, pomieszanie Huxleya, Nowego Wspaniałego Świata z 1984 Orwella. I nie powinniśmy sobie wmówić w to, że obrót gotówkowy jest kosztowniejszy niż obrót bezgotówkowy. Polecam wywiad Dzień Płacenia Gotówką, czyli walka z dezinformacją pana Jerzego Dziemidowicza. Rozmawialiśmy z nim w Tygodniku Spraw Obywatelskich. On pokazuje, mówi o przykładach, że to są mity związane z tym, że na przykład obrót bezgotówkowy jest tańszy. No jeżeli weźmiemy cały bilans ekonomiczny tego obrotu i porównamy go z obrotem gotówkowym, ale też z bilansem takich właśnie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i tak dalej, no to nie jest takie oczywiste i jasne, że jest
biały obrót bezgotówkowy i czarny obrót gotówkowy. Panie Moniko, no właśnie, bo ten aspekt, znaczy to pytanie musiało paść w tej rozmowie. Nie boi się pani tego, że mimo wszystko, no bo inaczej, może inaczej sformułuję to pytanie. Pani mówiła, że obrót bezgotówkowy jest bezpieczniejszy, jest wygodniejszy, ale z drugiej strony, no właśnie to bezpieczeństwo. Nie boi się pani tego, że to zostanie wykorzystane w którymś momencie przeciwko nam? Wie pan co, to tak samo jak rozmowa na temat tego, czy płacenie gotówką i latanie z pieniędzmi po mieście jest bezpieczne. No, trochę rozmawiamy o tym, gdzie grasują w tej chwili najwięksi, czy są to hakerzy, czy złodzieje, jak zwał, tak zwał, ale jakby inklinacja jest tak sama. Nie jest jakby też każda forma płatności generuje określone ryzyka, które się powinno, że tak powiem, zabezpieczyć. Tak samo jak osoby starsze, które trzymają w domu gotówkę, są bardzo podatne dla tak zwanych odwiedzających ich wnuczków albo osób, które, że tak powiem, przychodzą i tak dalej, wyłudzając te pieniądze od nich, bo mają, bo wiedzą dokładnie, że starsi ludzie są i najczęściej w domu trzymają jakąś gotówkę. Tak samo w internecie obrót bezgotówkowy jest poddawany tak zwanemu hakowaniu, jeżeli chodzi o hakowanie do konta, dostępy, ryzyka, które są z tym związane i tak dalej, i tak dalej. Oba te systemy tak naprawdę powinny zdawać sobie sprawę, że funkcjonowanie czy w jednym, czy w drugim generuje określone ryzyko, które ono jest mniej więcej na tym samym poziomie. Chodzi generalnie tylko o skalę. Ale nawet mi chodzi, nawet nie chodzi mi o, powiedzmy, złodziei, którzy kradną pieniądze, bo też umówmy się, jeżeli byśmy mieli obrót bezgotówkowy, to te fundusze zgromadzone, powiedzmy, w jednym miejscu, w jakimś jednym banku, bo pewnie do tego to wszystko zmierza, że będziemy je trzymali nie w bankach komercyjnych, ale w jakimś jednym banku centralnym, one będą do odzyskania w miarę prosty sposób. Natomiast mi chodzi o coś innego. Mi chodzi o zagrożenie, no chociażby dla spraw obywatelskich. Ostatnia sytuacja z Kanady, kiedy tam doszło do protestów, prawda, rząd jakby wytoczył ciężkie działa i no, zablokował kierowcom ciężarówek dostępy do swoich kont. I to pytanie w takiej rozmowie musi się pojawić. Czy nie boi się pani tego, że no, wprowadzając obrót cyfrowy, my tak naprawdę pozbywamy się w pewnym sensie naszych swobód obywatelskich. Jesteśmy cały czas na świeczniku. Urzędy wiedzą, co kupujemy, gdzie kupujemy, kiedy kupujemy i mogą nas od tych dóbr w każdej chwili odciąć. Znaczy dalekie dla mnie byłoby mówienie o tym, że ograniczamy swobody obywatelskie. Przykład Kanady akurat jest mi świetnie znany, dlatego że moja siostra brała udział w tych protestach również i akurat jej konta nie zablokowano, aczkolwiek tą historię znam bardzo dobrze od podszewki i myślę, że straszenie ludzi przez to, czy oni mają jakby pójść w jedną stronę, czyli gotówka, albo mówimy o tym, że obrót bezgotówkowy i na pewno ten system jest najlepszy, to jest naturalny, tak jak powiedziałam, to jest naturalny proces, który wygeneruje, kto chce korzystać z gotówki, a kto nie, z tej gotówki korzystać nie chce. I o ile dotyczy to tak naprawdę osób fizycznych, to może pewnie jest to prostsza decyzja, no bo pójść do sklepu, kupić, nie wiem, jakieś rzeczy i tak dalej, to jakby nie ma z tym problemu. Natomiast o wiele większy problem pojawia się, kiedy tak naprawdę mówimy o jakiejkolwiek wymianie międzynarodowej, czy mówimy o chociażby zakupach za granicą. W tej chwili większość, no też związane chyba z okresem pandemii, większość osób kupuje albo skłania się do kupowania tak naprawdę różnego typu rzeczy. Czy są to dobra, nie wiem, luksusowe, wszyscy przechodzą na internet. Trudno byłoby mi sobie wyobrazić, żebym mogła na przykład zamawiać zakupy na AliExpress i jechać do Chin, żeby tam zapłacić gotówką. Tak samo mamy przykład chociażby w Turcji, gdzie z powodu wysokiej, ogromnej inflacji ludzie nie trzymają gotówki w domu. Oni wymieniają ją, jak tylko dostają pensję, wymieniają ją albo na walutę obcą, albo kupują na przykład złoto. Więc trzymanie gotówki, tak jak powiedziałam, ma swoje plusy i minusy. Owszem, kiedy są pewne czynniki zewnętrzne, jakby ekonomiczne, chociażby inflacja, stabilność danego kraju, ale również zaufanie do rządu i kraju oraz do systemu, który się reprezentuje, jest dosyć duży. Tak jak w Szwecji. Ludzie tam ufają swoim, że tak powiem, rządowi, systemowi, w którym funkcjonują i dlatego pewnie gotówki jest w tym obiegu zdecydowanie mniej.
przykład Kanady pokazał, że mimo że jest to rozwinięty kraj, system może w jakikolwiek sposób spowodować, że będzie ten dopływ do określonych pieniędzy, które są osobami fizycznymi i z punktu widzenia konstytucji to nie jest jednoznaczne, że rząd mógł to zrobić i wręcz powiedziałabym, że w tej chwili jest ogrom procesów, które jakby są przeciwko rządu, właśnie tej decyzji rządu i najprawdopodobniej będzie to skutkowało tym, że ci ludzie najprawdopodobniej wygrają, bo to co do zasady jest niezgodne z ich konstytucją. Mam jeszcze jedno pytanie do pani. A nie uważa pani, że w tym dyskursie, w tej rozmowie o wycofaniu ewentualnym gotówki z obiegu publicznego, zwolennicy transakcji gotówkowych są rzeczywiście troszkę na przegranej pozycji. Tak jak powiedział pan prezes, no, ta druga strona posiada i fundusze, jest bardzo mocno rozbudowana marketingowo, jeżeli chodzi o zachwalanie transakcji cyfrowych, bezgotówkowych. Nie sądzi pani, że troszkę tak jest, że chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli te dwa systemy monetarne, jeżeli tak można powiedzieć, funkcjonują obok siebie, to mimo wszystko gotówka i tak zostanie wyparta, chociażby przez tą, nie chcę powiedzieć słowa propaganda, chociaż to jest, nie jest źle nacechowane słowo. Dobra, użyjmy tego słowa, propagandę cyfrową. Idziemy teraz w propagandę. Promocję. Propaganda nie jest złym słowem. Każda strona prowadzi swoją propagandę, prawda? Tak więc jedna i druga strona ma... Trochę wystabilizowała. To znaczy, tak jak technologia nie jest czymś, co jest, że tak powiem, groźnym, ma swoje plusy i minusy, każdy jeden element życia ma swoje ryzyko. Tak samo technologia. Jeżeli ktoś jest fanem nowych technologii, tak jak na przykład ja, zdaje sobie sprawę z tego, że ona ma swoje plusy i minusy. Tak samo poprzednie elementy technologii, które nie wiem... Chociażby wróćmy do tematu gotówki, no one też mają swoje plusy i minusy. Wiele osób trzyma pieniądze w domu i to wszyscy wiedzą. Wiele osób operuje tymi pieniędzmi w sposób taki, który możemy powiedzieć spokojnie, że jest tak zwaną szarą strefą i jej jest naprawdę ogromnie dużo w Polsce. Bo szczerze powiedziawszy, rzadko których hydraulik rzeczony, o którym pan wspomniał, jak przychodzi, to ma ze sobą chociażby rachunek, żeby go wystawić. Myślę, że to tak generalnie generuje, my się przyzwyczailiśmy do tego, że ta gotówka jest wszechobecna, ale ona jednak bez jakiegoś elementu kontroli, bo my ją wykorzystujemy, owszem, możemy pójść i zapłacić, ale najczęściej niestety ten obrót bezgotówkowy jest wykorzystywany raczej albo właśnie w celu unikania płacenia podatków, albo właśnie jest elementem szarej strefy. No wszystkie przemyty narkotykowe i tak dalej, i tak dalej. No nikt nie obejmuje, że tak powiem... tego nie płaci kartą kredytową, ani nie, że tak powiem, robi płatności, tylko najczęściej posługuje się gotówką. Więc tak jak powiedziałam, czarne, białe strony tak naprawdę każdej technologii i myślę, że wyjście poza system kontroli, w szczególności w odniesieniu do gotówki i w szczególności do tych krajów, które jednak są mniej rozwinięte, spowoduje, że, no, że ta inklinacja to do tego akurat instrumentu ma takie, a nie inne ryzyko. Panie prezesie, Więc myślę, że tak czy inaczej, rząd patrząc na to, co się dzieje z naszą dziurą budżetową, bardzo chętnie będzie wykorzystywał tego typu populistyczne do jednak ratowania tego, czy jakby wdrażania pewnych elementów do systemu, po to właśnie, żeby mówić o tym, że będzie eliminował gotówkę i sprawdzał, no bo jednak może to zrobić w każdej chwili. To jest taki straszak. Tanie tak naprawdę. To jest straszak, rozumiem, taki, tak? Tak, i oni używają tego absolutnie jako straszaka. Jeżeli mówimy również o urzędach skarbowych, które no jednak patrzą na każdą transakcję powyżej jakiejś transakcji, gdzie ona idzie, co generuje, co sprawdza, kto za co kupuje, czy to na pewno była taka transakcja, czy na pewno była dobrze zrobiona. Ludzie zaczynają się w tym gubić. Ale myślę właśnie, że to jest głównie element taki, żeby wprowadzić pewien element ryzyka oraz tak zwanego strachu, który później spowoduje, że no jednak łatwiej i prościej będzie się poddać temu strumieniowi. Panie prezesie, bo po raz kolejny pada kwestia bezpieczeństwa i rzeczywiście trudno się nie zgodzić z faktem, że obrót cyfrowy to jednak większe bezpieczeństwo, chociażby dla naszych pieniędzy, jeżeli jest prowadzone w zdrowym środowisku, również politycznym, bo chociażby
przykład wyłudzania pieniędzy na wnuczka, na policjanta i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tak naprawdę odbywa się nie w przestrzeni wirtualnej, tylko właśnie poprzez przekazywanie gotówki tym, którzy chcą wyłudzić te pieniądze. Bardzo często jest tak, jeżeli coś dziwnego dzieje się na naszym koncie, bank nas informuje, bank blokuje nasze karty, nasze sposoby płatności, prawda? Tak więc jest ta podwójna kontrola nad tymi naszymi środkami. Jesteśmy niemalże pewni, że pieniądze ulokowane w banku są bezpieczne. Z gotówką już tak nie ma różowo. Ja bym polemizował. Akcje na wnuczka, jakieś włamy do starszych państwa są bardzo nagłośniane przez media. Natomiast, ja rozumiem, że to nie jest częste. Okej, ja rozumiem, że to nie jest częste, ale akcje związane z problemami, z cyberwołaniami na konta bankowe są... Znaczy nie mam na to dowodów. Intuicja podpowiada mi i analiza taka po prostu obywatelska tych spraw podpowiada mi, że one są po prostu odpowiednio przykrywane przez... Ale to są nasze domysły, prawda? Dokładnie tak. Przez zarówno domysły, że więcej jest tych na wnuczka akcji niż tych włamaniowych. Natomiast ja polecam bardzo przeczytanie. W Polsce wyszła książka Cyberbroń i wyścig zbrojeń dziennikarki New York Timesa, która opisuje, jakie mamy dzisiaj problemy, jeśli chodzi o kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Mówi właśnie też o obrocie bezgotówkowym. Wspomina o atakach na Ukrainę, na Estonię, w jaki sposób odcięcie od prądu powodowało paraliż po prostu infrastruktury krytycznej, paraliż po prostu funkcjonowania społeczeństwa. Więc ja bym raczej szedł w drugą stronę, ponieważ rozwój nowych technologii, również przestępstw związanych z technologią będzie postępował, będzie intensywnie się rozwijał, no to w związku z tym będzie większe niebezpieczeństwo w tamtym obszarze niż w obszarze po prostu gotówki. Tylko wie pan co, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której napastnik atakuje z bronią w ręku konwój czego? Waluty cyfrowej. No nie ma takich sytuacji, a do takich sytuacji w realnym świecie dochodzi. No tak, ale mi z kolei łatwo sobie wyobrazić to, że po prostu cyberprzestępcy, którzy operują chociażby technologią, chociażby dziurami tak zwanymi zero day, upłynniają pieniądze z banków, tak? To się rozwija cały ten sektor od 10 lat, tylko my w Polsce po prostu mało o nim rozmawiamy, chociażby też dlatego, że media w Polsce chociażby są, jakie reklamy możemy spotkać w mediach w Polsce? No nie reklamy promujące gotówkę, tylko reklamy promujące obrót bezgotówkowy, Visa, Mastercard i inne korporacje się reklamują w mediach, tak? Więc to też jest po prostu taka autocenzura dziennikarzy, że po prostu nie rozmawiamy. Takie dyskusje jak dzisiaj, bardzo panu dziękuję za zaproszenie, to są rzadkością, tak? Dziennikarze nie chcą rozmawiać o tym, jakie są blaski i cienie obrotu bezgotówkowego. Jeżeli chodzi o te blaski, to o czym wspomniała pani Monika na początku swojej wypowiedzi teraz przed chwilą, czyli transfer środków na różnego rodzaju konta zagraniczne. Robimy zakupy często teraz w Azji, w Ameryce, prawda? Ściągamy te towary do siebie. Rzeczywiście ciężko by było z gotówką jechać teraz do Chin czy do Ameryki, żeby kupić jakiś produkt, prawda? To nam pomaga jednak ten obrót bezgotówkowy. Ale ja jeszcze raz w takim razie powtórzę. Nie jestem za tym, żeby zlikwidować obrót bezgotówkowy. Jestem za tym, żeby dać ludziom wybór i uważam, że wszelkiego rodzaju działania lobby bezgotówkowego i w Polsce, i w Europie, i na świecie wskazują na to, że chce się nam odebrać ten wybór, odebrać prawo do płacenia gotówką. To nie jest prawdą, że nie są łamane prawa obywatelskie, prawa konsumenta. Poprzez obrót bezgotówkowy łamane jest na przykład prawo do anonimowości. Tylko pytanie, czy chce się nam odebrać, czy my sami to oddajemy? Rośnie liczba transakcji w sklepach internetowych. W każdej placówce, gdziekolwiek by się nie poszło, nawet na poczcie, są już terminale do kart płatniczych. Powiem szczerze, jak często robię zakupy, tak
może w ostatnim tygodniu jedna osoba płaciła przede mną gotówką. Rozumiem. Ja z kolei na przykład nie mam karty, nie płacę, tylko płacę gotówką i wydaje się ludziom, że to jest w ogóle bardzo dziwne. No, to jest pytanie, ja się zgadzam, co jest pierwsze, jajko czy kura, co było pierwsze, czy tu jest pierwsza, czy są pierwszymi działania lobby bezgotówkowego? One na pewno idą w parze z takim poczuciem czy potrzebą wygody, no bo to faktycznie tak jest. Że teraz mniej mamy Orwella 1984, a więcej mamy Somy Huxleya, Nowego Wspaniałego Świata. Po prostu Huxley lepiej przewidział tą sytuację, pokazując, że idziemy na wygodę, tylko to są jakieś koszty, duże koszty. No, obyśmy się nie zorientowali za późno. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby podpisywać naszą petycję Broń Gotówki na stronie instytutsprawobywatelskich.pl. No, po prostu robimy, co możemy, żeby oddziaływać na rząd, żeby on po prostu najzwyczajniej w świecie nie wprowadzał tego limitu 20 tysięcy złotych. Mm-hmm. Pani Miejko, pytanie do Pani. Jako osoby, która ma doświadczenie w sektorze bankowym również, bo tak się zastanawiam, czy wprowadzenie takiej, może nie ogólnoświatowej, no ale na pewno ogólnonarodowej cyfrowej waluty, i przekonywanie, to co robią teraz banki, czyli przekonują nas rzeczywiście do tego, żebyśmy płacili bezgotówkowo, czy one sobie też pętli na własną szyję troszkę nie zaciskają? Bo jeżeli odejdziemy zupełnie od gotówki, to banki komercyjne nie będą w zasadzie potrzebne. Będzie jeden bank centralny, w którym każdy będzie miał konto i przez który będą robione te przepływy. Nie uważa Pani, że trochę tak jest? Nie. Czyli banki komercyjne zostaną mimo wszystko, tak? Banki komercyjne zostaną, na sobie też, tak powiem, świetnie radzą, funkcjonując i mając różnego inne produkty, które tak naprawdę oferuje, bo to portfolio nie jest tylko ograniczone do gotówki. Ja już w bankowości nie pracuję, myślę, że z 7 albo 8 lat, więc patrząc z perspektywy osoby, która w tej chwili jest zupełnie w nowych technologiach i w nowym obszarze, no to myślę, że banki i temat gotówki to jest temat, który myślę, że one na pewno będą podtrzymywały, żeby to nie było. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście jest też tak, że on się, tak jak powiedziałam, to jest proces. Eliminacja gotówki, czy jakby ograniczanie możliwości płatności gotówką, to są dwa procesy. Po pierwsze, to jest proces rozwoju technologii, tak jak powiedziałam. COVID pokazał, że jak można w każdym sklepie było zapłacić gotówką czy kartą kredytową, to jednak większość osób płaciła kartą. I wtedy tak naprawdę też otworzyła się ta furtka, gdzie de facto chyba w każdym sklepie obywatel mógł zapłacić kartą. Więc ja wcześniej czułam się pokrzywdzona, bo za każdym razem musiałam pamiętać, że miała jakąś gotówkę w portfelu, a niestety nie jestem fanem i panowie bardzo na parkingach mnie nie lubią, bo nie mam 2 zł na to, żeby dać im chociażby na bułki czy inne rzeczy. Więc patrząc z punktu widzenia właśnie eliminowania tej gotówki, czy jakby chęci odejścia od tej gotówki, myślę, że społeczeństwo tak czy inaczej będzie mogło dokonać jakiegoś wyboru. Ono i tak idzie już w jakimś określonym kierunku, dlatego że tak jak powiedziałam, zakupy w internecie, przenosimy jakby coraz więcej osób, nawet zakupów spożywczych robi przez internet. Wobec tego na pewno gotówka jeszcze przez wiele lat będzie obecna z nami, bo tego się nie da wyeliminować. Natomiast tak jak powiedziałam, no, możliwość płacenia kartą, ale nie tylko kartą, bo karta tak naprawdę za chwilę również będzie passé. Płatności mobilne to są tak naprawdę w tej chwili pokazują się jako ten trend wiodący. Czy będą waluty międzynarodowe? Nie sądzę. Myślę, że każdy kraj, no nie wiem, euro jest pewnym atrybutem tego, gdzie w Europie wszyscy mogą posługiwać się jedną walutą. I to pewnie jest też wygodniejsze z punktu widzenia pewnych transakcji, które jakby się odbywają na poziomie chociażby biznesowym czy osobowym, bo ludzie wtedy mogą powiedzieć, że nie wiem, mają ileś euro i nie wymieniają, nie latają do kantorów, nie muszą pamiętać. Ale przerwę Pani, bo mam pytanie, a jest Pani tego pewna, że ta gotówka z nami zostanie na dłużej, bo przecież zakusy różnych rządów narodowych czy ponadnarodowych, prawda, idą w kierunku takim, żeby narzucić obrót bezgotówkowy i to jak najszybciej, czyli nawet nie... Biznesie na pewno tak.
w biznesie, jest jakby tak? Siłą naturalną, że jakby biznes nie może jednak obchodzić pewnych kanonów podatkowych i tak dalej, i tak dalej. No płacenie gotówką w biznesie no jednak jest nacenzurowane pewnym zjawiskiem, które... Czyli ten na przykład limit narzucony w Polsce 20 tysięcy, przepraszam, 15 tysięcy w obrocie, 15 tysięcy, od której to kwoty nie można płacić gotówką, jest pani zdaniem dobrym ruchem, tak? Na pewno tak, chociażby z punktu widzenia księgowości. No, żeby zapłacić za jakiś towar i przewieźć określoną ilość gotówki, to tak czy inaczej trzeba mieć potwierdzenie, że się to wysyła. A nie wiem, chociażby robiąc płatność, czy nie wiem, czy online'ową, czy chociażby kartą, czy płatność mobilną, no, to jest automatycznie już udowadniane. Więc chociażby przepływ samego papieru jest zdecydowanie mniejszy. Więc co do tak zwanych płatności w obszarze biznesu, myślę, że jakby płatności online'owe czy jakkolwiek inne są o wiele wygodniejsze, no bo pozostaje ślad, nie trzeba za tym całą papierologią biegać. Coraz większą wagę odgrywają również kryptowaluty, ale również, natomiast nie sądzę, żeby to była tak naprawdę waluta, którą będzie akceptowana, no Bitcoin, kryptowaluta. Ja również nie sądzę, bo myślę, że obrót kryptowalutami w momencie wejścia cyfrowego pieniądza będzie dużo, dużo, dużo trudniejszy. Tak, ale tworzą się również wirtualne pieniądze w poszczególnych krajach. Szczególnie obecnie mamy 10 krajów, które są w większości jednak krajami podatkowymi. Te waluty tak zwane wirtualne mają się tam całkiem dobrze. No zobaczymy. Mam jeszcze jedno pytanie do pani odnośnie tych limitów, bo no, od 2024 roku prawdopodobnie limit płatności gotówkowych, który będzie obowiązywał również prywatnych konsumentów, takich jak ja, pani czy pan prezes, kwota graniczna w tym przypadku to będzie 20 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty będziemy musieli robić przelewy. Wychodzi na to, że kupując używany samochód, ja go za gotówkę już nie kupię. To jest dobry kierunek, czy może te limity powinny zostać, ale tylko i wyłącznie w biznesie? 20 tysięcy myślę, że to nie jest akurat wartość, która tak naprawdę jest jakimś ogromnym, znaczy inaczej, jak patrząc na naszą inflację, to za chwilę te 20 tysięcy złotych, to my tak naprawdę wiele nie kupimy. No ale może nie straszmy ludzi. To jeszcze gorzej w takim razie. Ja bym się bała jeździć z 20 tysiącami po mieście i płacić komuś. Poza tym też nie lubię przyjmować 20 tysięcy, jeżeli ktoś chciałby mi to zapłacić, chociażby dlatego, że po pierwsze muszę te pieniądze przeliczyć sama osobiście, bo raczej drugiej osobie, nawet jak będzie kupowała ode mnie używany samochód, no to pewnie tak czy inaczej muszę wszystkie te banknoty przejrzeć. Nie mam czasu tak naprawdę na to, żeby się zastanawiać, czy one są podrabiane, czy one nie są podrabiane. A to ten kierunek też jest tak naprawdę, proszę mi wierzyć, nacechowany technologią i coraz trudniej jest tak naprawdę zwyczajnemu obywatelowi odróżnić falsyfikat od prawdziwej jakby monety. Nawet nie monety, ale również banknotu. Po drugie, później muszę pojechać do banku, żeby te pieniądze wpłacić. Ja jakby nie obracam gotówką na co dzień, więc z mojego punktu widzenia jest to naprawdę ogromnie, ogromne wyzwanie. Później musiałabym dać komuś pokwitowanie, później te pieniądze zdeponować. No jakby dla mnie, ja nie mam na to czasu na co dzień. Panie prezesie. Ale wyobrażam sobie, że na przykład jeszcze giełdy towarowe, gdzie tam mali przedsiębiorcy i sklepikarze jeździli, żeby kupować jabłka, gruszki i tak dalej, i tak dalej. Tam absolutnie wyobrażam sobie obrót gotówki. Później te bankomaty, które obok tych wszystkich centrów powstawały, gdzie po prostu były zapychane gotówką i konwoje jeździły tam po kilkanaście razy, bo tej gotówki tak naprawdę było tam ogrom. Panie prezesie, to już tak zmierzając ku końcowi, pana zdaniem przyszłość, jaka nas czeka, to jest przyszłość z gotówką, bez gotówki? No chociażby, tak jak mówię, 2024 rok, limit 20 tysięcy. Wszystko zależy, panie redaktorze, od nas, obywateli. Jeżeli będziemy częściej obywatelami, a rzadziej konsumentami, to tego limitu nie będzie. Ja tutaj powtórzę, po prostu zachęcam do tego, żeby każdego tutaj telewizora, no, żeby włączyć się w naszą kampanię społeczną Broń Gotówki. Wrzucając hasło broń gotówki w jakąkolwiek wyszukiwarkę, państwo znajdziecie, co możecie państwo dzisiaj zrobić, żeby bronić gotówki. Jaka jest przyszłość? No myślę, że warto zobaczyć, co robią Chińczycy. Chińczycy testują na przykład pieniądz cyfrowy z datą ważności.
Czyli co, panie redaktorze, dostanie pan pieniążki za jakiś czas z datą ważności. I jak pan ich nie wyda do jakiegoś okresu, albo pan będzie niegrzeczny, to te pieniążki się znikną. Coś tak? Jak punkty teraz w aplikacjach w różnych sklepach, prawda? Więc patrzmy na Chiny i niestety to jest przerażająca no, ale wydaje się, przyszłość. Gdzie Chiny, a gdzie... Nasza część świata, prawda? Myślę, że co niektórzy technokraci w Europie czy na Zachodzie, czy bankowcy przebierają nóżkami, żeby wprowadzić te rozwiązania chińskie. Pieniądz z datą ważności, pieniądz czasowy, kontrola nad obywatelami marzy się każdej władzy. Czy to jest polska władza, czy zachodnia, czy amerykańska, czy chińska, czy rosyjska. Więc my jako obywatele, jeszcze raz powtórzę, powinniśmy być częściej obywatelami, częściej pilnować swoich praw obywatelskich, a mniej konsumentami, bo na tym, żebyśmy my byli cały czas konsumentami, a nigdy obywatelami, zależy drugiej stronie. Po prostu konsumować, płacić, natomiast nie myśleć, nie poddawać analizie, nie mieć wyboru. Tylko, że z drugiej strony zwolennik takiego modelu powiedziałby, dobrze, to pobudzi konsumpcję, to pobudzi gospodarkę, będziemy wtedy więcej kupować, będziemy więcej produkować, pieniądz będzie cały czas w ruchu, będzie w obrocie, prawda, więc... Chyba plus. Zgoda. Plus z jednej strony, tylko jak ja słyszę o tym, że potrzebny jest nam wzrost gospodarczy, to jednocześnie się zastanawiam nad tymi dyskusjami również między ekonomistami, do czego ten wzrost gospodarczy dzisiaj nas na świecie prowadzi. Bo prowadzi nas raczej do katastrofy. Jedni mówią do katastrofy klimatycznej, inni mówią ekologicznej. A jeszcze inni mówią o dewzroście, co w ogóle już się mało przebija do debaty publicznej, czyli że ten świat po prostu pędzimy w stronę przepaści. A to też jest ciekawa kwestia, że z jednej strony rzeczywiście jakby to by pobudzało ludzi do wydawania pieniędzy na rzeczy, które nie zawsze są nam potrzebne, produkcja tych rzeczy. Z drugiej strony mówi się, że produkcja tych rzeczy pożera jakąś tam część zasobów. I tutaj rzeczywiście z tą nieścisłością można się chyba zgodzić. Na dzisiaj to chyba wszystko, drodzy Państwo. Ja wiem, że tematu pewnie jeszcze nie wyczerpaliśmy i na pewno będziemy do niego jeszcze wracać, ale to już sobie rezerwuję taką możliwość zaproszenia Państwa znowu w przyszłości do Super Ringu. Monika Ledzion, ekspert finansowy i ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii w biznesie, była naszym gościem zdalnie. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, był z nami w studiu. Drodzy Państwo, a co Wy myślicie o obrocie bezgotówkowym, o cyfrowym pieniądzu? Zostawcie swój komentarz pod tym filmem. Oczywiście też zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Co tydzień nowy super link na tym kanale się pojawia. Co tydzień rozmawiamy o rzeczach najważniejszych dla Was, dla Polski, dla świata. Tak więc już teraz serdecznie zapraszam na kolejny program. Do zobaczenia. Kłaniam się. Do widzenia.